Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Marcin Hinc dzisiaj z piękną dziewczyną Miłka Raulin. Cześć Miłka. Cześć, dzień dobry. Tak, tuż przed chwilą właściwie rozmawialiśmy o tym, jaka Miłka jest, jaką jest detalistką. A kim jesteś poza tą detalistką? Znaczy detalistką w sensie, że tutaj chciała poprawiać wszystko mi jeszcze, że mikrofon tak, bo... trzymam, że źle kamerę nie, ustawiłem. Nie, że mikrofon źle trzymasz, absolutnie nie, tylko w związku z tym, że ostatnio trochę się zaczęłam bawić w produkcję, no to tak, wiesz, sobie myślę, a tak bym zrobiła tak, ale ja nie mogę tutaj się wtrącać, bo to jest twój program, to jest twoje show, a ja tu mam po prostu grzecznie odpowiadać. Gwiazdą tutaj. Ja mam tutaj grzecznie odpowiadać na pytania. A kim jestem? No odpowiadając właśnie, kim na to pytanie. No przede wszystkim jestem mamą, dzisiaj 15-latka. Zanim zaczęliśmy rozmawiać, to pozdradziłeś, że ty też, że tak powiem, masz takie dorosłe dziecko już. Podobny wiek i podobno wcześniej zaczęliśmy. Tak jest. A drugą moją taką ważną funkcją w życiu jest to, że jestem inżynierem trakcji elektrycznej. Pracujesz w zawodzie cały czas? Pracuję w zawodzie, ale nie pracuję już na etacie. Pracuję tak B2B, ale pracuję tak. Jestem czynną inżynierką. To takie dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, że pracujesz w zawodzie, co nie jest chyba dzisiaj takie częste. Ale ja mam bardzo fajny zawód. Tak? I tak. I w bardzo ogóle seksowny. Bardzo seksowny jest mój zawód i powiem ci więcej. Ja zajmowałam się, jak pracowałam na etacie, wdrażaniem nowoczesnych technologii. Wdrażałam między innymi, szanowni państwo, to brzmi jak lot w kosmos, elektrohydrauliczne napędy zwrotnicowe i coś takiego jak górna sztywna sieć trakcyjna. Zresztą był taki też pomysł na to, żeby wprowadzać w Polsce podstacje z możliwością zwrotu energii do sieci trakcyjnej, czyli tak zwane podstacje rekuperacyjne, wykorzystywanie w ogóle procesu rekuperacji. No tak, to wszystko tak trudno brzmi, ale to wszystkie takie nowości, wiecie, to ja tak, o, to by się tutaj u nas przydało. Rekuperacja to jeszcze w elektromobilności jest trochę używana, to pojęcie. Ale w ogóle, bo tutaj ciekawe są okoliczności tego nagrania. Pierwszy raz w tak stosownym miejscu do nagrania nagrywam tak naprawdę podcast. Gdzie jesteśmy, tak przy okazji powiedz? No i bardzo ci dziękuję, że o tym wspominasz, dlatego, że to jest dla mnie miejsce wyjątkowe. To jest dzielnicowy ośrodek kultury na Ursynowie. Ja jestem mieszkanką Ursynowa. Uwielbiam tą dzielnicę. Bardzo chciałabym z tego miejsca podziękować pani dyrektor Beacie Rusinowskiej, Agnieszce Wilk, zresztą panu burmistrzowi Klaudiuszowi, którzy mi tutaj zawsze pomagają, jak mam jakieś szalone pomysły, bo jednym z takich szalonych pomysłów była organizacja Festiwalu Siły Marzeń, który odbywał się tutaj, słuchajcie, w 2019 roku pierwszy festiwal odbywał się na tej sali dokładnie. Tak, Miłka jest osobą, jak ktoś by coś chciał załatwić na Ursynowy, jeden telefon i wszędzie wpuszczają, tak. mówisz, jesteś mieszkanką Ursynowa. Dlaczegoż to tak? Dlaczegoż to tak? No tak. Jako trójmieszczanin się pytam. A no tak, no właśnie, bo my jesteśmy przecież z tego samego Tri-City, dokładnie. Wiesz co, no tak mi się życie tutaj potoczyło, zakochałam się, wyjechałam tak w telegraficznym skrócie. Ale wiesz, ja prowadzę taki koczowniczy tryb życia, bo ja przeprowadzałam się z Trójmiasta do Warszawy, potem z Warszawy do Częstochowy, potem znowu wróciłam do Warszawy, a dzisiaj jestem bardzo często w Słupsku. To tak zupełnie prywatnie. Czyli znowu tak bardziej na północ. Tak jest. Słuchaj, takie pierwsze pytanie miałem dla ciebie, przygotowane sobie. Jak się dowiedziałem o tobie w ogóle, o sobie, jakby dowiedziałem się o tobie przez osobę, która była z tobą kiedyś w harcerstwie, że było tak śmiesznie. Pierwsza litera imienia. Ewa. Ewa. Ewa, ry, ry, ry. Ewa, ry. Ewa, ry. Tylko, że nie chcę przekręcić nazwiska Ewy. Ewa, zresztą ry, pewnie już ma inne. No, to w ogóle. It's complicated, jak to bywa na Facebooku, jeśli chodzi o statusy. Tak, Ewa, ry. No i dowiedziałeś się. Jako, że pracuję sobie czasami z coworkingu w Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, no to tam czasami z Ewą, ry. Sobie gaworzymy, no i właśnie wspominała, że wiedziała, że ja nagrywam taki program i stwierdziła, że a to może by była ciekawa osoba, żeby z nią porozmawiać. No i właśnie, a przechodząc do pytania, bo posłuchałem sobie najpierw twojej książki, pierwszej, Siła marzeń, tak? Nic tak, nie Siła marzeń, czyli jak zdobyłam koronę ziemi, a potem była druga książka, Siła marzeń, czyli jak zdobyłam Everest i trochę zostałam wierna temu hasłu, zresztą, które jest nazwą w ogóle mojego projektu, Siła marzeń.
I mam takie pytanie, bo książka trwa 6 godzin z plusem chyba i dlaczego tylko tyle? Bo kiedyś nagrywałem taki podcast o koronie maratonów, to się chyba tak nazywa, światowych, gdzie tam trzeba 5 czy 7 mniejsza, ileś maratonów przebiec. No teraz się uśmieszyłem. Mniej, no nieważne ile, chyba 6 wreszcie. Mm-hmm. Ale maratonów ileś trzeba przebiec na całej, znaczy na naszej planecie. Mm-hmm. No i jakby jedna rozmowa była o tych wszystkich maratonach, gdzie tam jakieś tipy odnośnie organizacji chciałem wydobyć. I wtedy to, tak się już śmiałem podczas rozmowy, że kurczę, tu dopiero wiesz, 3 maratony przerobiliśmy, a już pół godziny czy 40 minut rozmawiamy, że trzeba przyspieszyć albo po łebkach niektóre tematy uderzać. No i teraz jest twoja książka, gdzie no tam ogólnie raz bardziej mówisz o tym, że jak się wchodziło, raz, że tam ile to kosztowało, a trzeci raz no bardziej bo, o przygotowaniach, nie? Wiesz, czemu ta książka nie trwa na przykład 60 godzin? Bo ja no bym posłuchał. Była po prostu nudna. Nie, co, to nie można się tak rozwlekać, wiesz. Ja wychodzę z założenia, jestem szybka dziewczyna, co pewnie nie najlepiej brzmi, ale taka jest prawda. I wychodzę z założenia, że po prostu, wiesz, odbiorca nie może być znudzony, nie? Odbiorca musi być zaciekawiony, on musi być bardziej głodny niż nasycony. Tak, z takiego wychodzę z założenia. Poza tym, wiesz, ja w tej książce ujęłam no, te wszystkie wyprawy, to 7 lat przygotowań, 7 lat uczenia się tych gór, 7 lat w ogóle życia, bo ja tam też wspominam o takich moich prywatnych rzeczach i decyzjach. Bardzo dużo zwrotów akcji, miłości. Wcale, że nie, bo to, co chciałam ukryć, to ukryłam. Nieprawda, szanowni państwo, siła marzeń, czyli jak zdobyłam koronę ziemi, można audiobooka ściągnąć albo książkę sobie kupić, wypożyczyć od kogoś, też można. Więc raczej nie zdradzam się ze wszystkim. No i wychodzę z założenia, że po prostu nie można przegadać, nie można za dużo powiedzieć. Mhm. Ma być ciekawie. A poza tym jest druga książka, prawda? Wyszła druga książka, więc... O końcówce. Tak, o Everestie. Tak. I ona jest rzeczywiście taka bardzo... prawdziwa i szczera, taka bez ogródek o tym, jak było na Everestie, łącznie z takimi pytaniami, znaczy odpowiedziami na pytania, które ludzie po prostu mają. A jak to się robi dwójkę na przykład na Everestie? No więc rzeczywiście tam się, słuchajcie, łamie się wszelkie zasady savoir vivre. Jak chcecie się dowiedzieć, to nie wiem, rozdział 10 czy 11, nie pamiętam, to jest tam, słuchajcie, opisane oczywiście tak na wesoło, żeby po prostu komuś pokazać, jak to wygląda, no bo te problemy w przypadku gór wysokich występują, to znaczy problemy, to trzeba się przełamać po prostu. No. A chyba jeśli chodzi o bycie kobietą, to tych problemów jest nawet więcej, ogólnie tak patrząc. I to nie tylko takich, o których wspominałaś, czy intymnych, ale ogólnie biologicznie patrząc nawet. No jesteśmy słabsze fizycznie, zdecydowanie bardziej, ale myślę, że my mocno nadrabiamy taką chęcią udowadnienia, zrobienia czegoś. My dziewczyny mamy dużo siły. Wy panowie z autopsji to wiecie, że jak się uprzemy, to po prostu no, nie ma zmiłuj, prawda? Zaleta czy wada, bo teraz się pogubiłem. No właśnie. Nie. No myślę, że to jest dla nas zaleta, czasami może być to oczywiście wadą, ale jesteśmy uparte, no potrafimy być uparte. To w górach się przydaje. Ważne, że najważniejsze w górach, bez znaczenia na to, jakiej płci jesteśmy, żeby mieć zdrowy rozsądek i po prostu nie robić jakichś głupstw, prawda? Największe głupstwo, jakie popełniłaś? Największe głupstwo to... O którym możesz powiedzieć? Wiesz co, ja nie miałam takiego poczucia, że jakieś głupstwa w życiu robiłam. W sensie takim, wszystko to było, jeśli chodzi o góry, wszystko było lekcją. Taką dużą lekcją był dla mnie Elbrus, pogroził mi naprawdę palcem. Głupstwem było wchodzenie na tą górę bez aklimatyzacji, po prostu wiesz, taki trzęsłam się na samą myśl, że na niej stanę. Wchodziłam tam sama, wszyscy schodzili, ja nie, muszę tam wejść. No i to było po prostu głupie, ale to było też lekcją, dlatego że ja po prostu nauczyłam się odpuszczać i mówić, dobra, nie, no jak nie zdobędę teraz, to zdobędę kiedy indziej. Także to jest trochę takie głupstwo, a trochę jednak lekcja. O życiowych rzeczach to słuchajcie, Znaczy ja właśnie nie lubię tego pytania, co byś zmieniła, co byś zmienił, nie? No bo jakby spójrz na przykład na ten Elbrus, tu też odsyłam do książki pierwszej Siła Marzeń, a propos tego, co się na tym Elbrusie działo. Czy to było niepotrzebne ryzyko, czy nie, bla, 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 ale później, jeśli kolejne jakieś wyprawy szykowałaś, no to znowuż mając, powiedzmy, że przeżyte i w miarę bezpiecznych sytuacji, znaczy w bezpiecznych okolicznościach, może nie, ale jeśli już coś przeżyłaś, to na przykład
wyprawę na Mount Everest już inaczej planowałaś, bo wiedziałaś poza jakby wiedzą tam od osób, które wchodziły z innymi agencjami, to jednak miałaś jakieś tam swoje doświadczenie i być może to też gdzieś tam, wiesz, zadziałało no na to, tak, że jednak chcesz to zrobić bezpiecznie, na nie? Pewno. Więc poza tym każda rzecz czegoś nas uczy. Absolutnie. I nie ma co tam zmieniać. No. Ja bym generalnie nic nie zmieniła, wiesz, ja dużo miałam takich sytuacji, że tak życiowo nawet skakałam, słuchaj, na główkę, zawsze mi się wydawało, że skaczę do pustego basenu, ale no i rzeczywiście tam było płytko i trzeba było się uczyć po prostu z tego, wiesz, jakoś tam wyjść w całości, ale ja i tak uważam, że to są po prostu w życiu potrzebne lekcje, nie? Dobra, to teraz trochę więcej dam ci do poopowiadania. Mówiłaś w książce o tym, że w sumie dość standardowa historia wśród osób, których znam, anemia. Tutaj jakby kolejny pstryczek, czy kolejny pstryczek. Uwaga w stosunku właśnie do kobiet, że jednak jeśli chodzi o sporty wytrzymałościowe czy góry, to jest częściej pojawiający się niestety problem właśnie u kobiet. I tak technicznie chciałbym, żebyś powiedziała, jak to wyszło, że co zmieniłaś, co robiłaś, żeby wyniki krwi były lepsze, żeby ogólnie, no bo wyniki krwi jakby to też lepsza aklimatyzacja. Wszystko, totalnie powiązane. Po prostu możemy wejść albo nie wejść z uwagi na własny organizm, tak? I tu nie chodzi o wytrzymałość jakąś, tylko po prostu o to, co możemy zrobić. Jeśli ja się nie mylę, to zakres tego żelaza dla kobiety w moim wieku to jest między 50 a chyba 180, coś takiego, więc ja miałam 30. Mhm. Byłam naprawdę, no to był taki mocno anemiczny stan. Poza tym, że potrzebujemy żelazo, to jeszcze potrzebujemy ferrytynę, prawda, czyli zapasy żelaza. No i rzeczywiście bez tego w górach jest zdecydowanie trudniej. Ja po prostu się szybciej męczę, nie? Czyli ktoś jak ja wchodzę w takim stanie, w jakim byłam, a byłam w takim stanie nie dlatego, że chciałam być w takim stanie, tylko po prostu byłam kolokwialnie zajechana jakby różnymi rzeczami, które robiłam. Bardzo mało spałam, bardzo mało się regenerowałam, dużo pracowałam, mało odpoczywam. No, a do tego wszystkiego jeszcze jestem wegetarianką, więc to wcale mi nie pomogło. I co robiłam? No generalnie rzecz biorąc, zaczęłam się suplementować i to jakby brać duże po pierwsze ilości witaminy B, w ogóle witamin, żeby te witaminy sobie trochę podbić. I brałam takie żelazo, wiesz, jako lek już, żeby sobie to podnieść. Co jeszcze robiłam? Wiesz, ja teraz takie patenty stosuję, na przykład piję sok z buraka, taki zakwas, to jest bardzo dobre, ale uwaga, trzeba pić małe ilości, bo trzeba pić małe ilości. A, no dobra, ale dietetycznie jakoś dodatkowo coś kombinowałaś, jakieś wątróbki, takie rzeczy, bo nie, jednak nie, najlepiej z jedzenia podobno. No najlepiej z jedzenia, tylko że ja mam mięsowstręt, wiesz, ja przestałam. Aha, no tak, dobra. I jakby mam taki problem, że no nie zjem, bo ideologicznie po prostu nie jem mięsa, w związku z czym no przestałam jeść się mięso, jak byłam w ciąży z moim synem. Mhm. No i nie byłam w stanie po prostu przełknąć niczego, co miało oczy. I tak mi zostało. Wspomniałaś gdzieś kiedyś, że marzenie to jest, chyba że poplączę, że marzenie to jest cel z datą realizacji, tak? Czy nie? No tak. Marzenie z datą realizacji to jest cel, albo jakoś tak. Że każde marzenie trzeba potraktować jak projekt. I tak uważam do dzisiaj. Realizując dużo szalonych pomysłów, one już w mniejszym stopniu dzisiaj są górskie, chociaż myślę o tych górskich, ale niestety na te górskie trzeba dużych środków. I po prostu ty możesz sobie o wszystkim zamarzyć, ale jeśli ty nie zmieścisz tego w jakichś ramach czasowych, no to jakby ten projekt będzie ci się cały czas przesuwał. I wiesz jak jest w życiu. My sobie coś wymyślamy, a w praktyce jest tak, że albo nie mamy na to czasu, albo nam się nie chce, albo nam coś wpadnie, a to rodzina, to dzieci, coś tam. I jak dajemy sobie jakiś deadline, to jest nam łatwiej te marzenia realizować, nie? Jeśli te marzenia traktujemy jak projekt. No właśnie, bo marzyć to sobie możemy o wielu rzeczach, ale jak chcemy się za to marzenie zabrać, no to trzeba zacząć planować. Tak. I ty planujesz, tak trochę odpowiadam za ciebie, ale strasznie mnie to bawi, bo w wielu miejscach już o tym słyszałem, że na początku jest folder. Tak, na początku jest folder. Teraz w ogóle wyszłam z tego systemu, powiem ci szczerze, że zaczęłam prowadzić po prostu listę zadań. Chociaż w tej liście czasami się można pogubić, ale faktycznie tak kiedyś było, że na początku robiłam folder. I w tym folderze po prostu gromadziłam wszystkie informacje. Kiedyś zresztą to nie było takie też proste pozyskać tam, nie wiem, no 9 lat temu, tak, czy 10 lat temu wszystkich informacji. Ja nie miałam takiego, słuchaj, nie pamiętam jak to było z tym internetem, ale na początku nie mieliśmy internetu, tak, wiesz, że można wszystko było
Zobacz, trzeba było iść do biblioteki, na Politechnice, wiecie, sprawdzić w jakiejś książce. To nie było w papierowej takie, takiej? W papierowej też sprawdzam, ale wiesz, ja myślę, że największą wiedzę tak naprawdę czerpałam od osób, które po prostu tam były. I tylko wiesz... Strasznie zachęcam. Tylko introwertykom jest trudniej, ale ostatnio miałem nawet taką rozmowę, że więcej się nauczysz. Akurat chodziło o audio, o pracę na koncercie, na przykład przy nagłośnieniu. Więcej się nauczysz, będąc 2 godziny z ekipą na koncercie, niż przez 4 lata studiów. Tylko, że tutaj jest taki mały, nie powiedziałabym problem, ale no, trzeba brać to pod uwagę, że te opisy tych osób, one są bardzo różne. To znaczy, jeden ci powie, że to był najtrudniejszy trekking na świecie, a drugi ci powie, co ty w ogóle bułka z masłem. I gdzieś to trzeba, wiesz, wypośrodkować po prostu. Wszystko, co słyszymy, musimy przez własny filtr po prostu przycisnąć. No dobra, ale masz ten folder i co tam? Po prostu wrzucałaś luźno jakieś, nie wiem, pliki tekstowe, bo na przykład znalazłaś informacje, linki, nie wiem, opis, tak, że ktoś tam szedł taką drogą, taką trasą, tak? Tak, albo zdjęcia, albo cokolwiek. Czy miałaś też jakiegoś Excela, gdzie, wiesz, liczyłaś wiesz wszystko? Wiesz co, miałam, ja to w ogóle byłam taka papierowa dziewczyna też trochę i dużo rzeczy miałam, taki dużo notatek miałam po prostu w papierze, w zeszyciku, ale tam wrzucałam linki, wrzucałam tam takie notatki, które sobie poukładałam, notatki z tych rozmów, które przeprowadziłam. No i tak sobie ten folder żył. On się tak rozrastał, on pęczniał, on nabierał rumieńców, a potem po prostu kupowałam bilet i tak to się kończyło. I właściwie wszystko zaczynało się w momencie, w którym ja podejmowałam decyzję, kupuję bilet i ja nie byłam do końca przygotowana jakby do tej wyprawy, ale kupno biletu mobilizowało mnie do tego stopnia, że no po prostu wszystko się działo tak, jak powinno. No tak, tylko jesteś osobą taką matematyczną, że tak powiem, nie romantyczną, tylko tak. No właśnie. I... A nie, to można łączyć. Dobrze, no okej, okay, tak jak to mówiłem, to sobie pomyślałem, ale jednak no planujesz i tak dalej, tak. A nie, że hej, że ho, hej, że ha, jedziemy. No i właśnie, co stanowiło, nie wiem, bo jakiś taki centralny punkt przygotowań, tak jak się śmiałem, że Excel, a może nie śmiałem, że Excel, gdzie miałeś, wiesz, o tej godzinie będę tu, o tej godzinie tu, to będzie tyle kosztowało już w jakichś może bardziej finalnych momentach wyprawy, przed wyprawą. Znaczy nie, no w ogóle generalnie te przygotowanie do wypraw składa się z kilku elementów. Po pierwsze rzeczywiście to ta praca domowa, którą trzeba odrobić będąc już w Polsce, jeszcze w Polsce. Potem, no mówię tutaj o przygotowaniu i zarówno kondycyjnym, chociaż u mnie jakby ja miałam bardzo duże braki, jeśli o to chodzi, bo pracowałam na pełnym etacie praktycznie przez cały projekt Korony Ziemi. Tylko od razu w nawiasie powiedz, co to znaczy bardzo duże braki? Byłaś aktywna, czy w ogóle nie byłaś nie, aktywna? Nie, byłam aktywna, ale wiesz, to się odbywało wszystko w takich... w takich mało komfortowych warunkach. To znaczy ja musiałabym ci powiedzieć, jak wyglądał mój dzień. Mój dzień wyglądał tak. Wstawałam rano, 6:30, pobudka, przygotowanie śniadania, zawoziłam dziecko do szkoły, potem jechałam do pracy, pracowałam w korporacji, nigdy nie pracowałam 8 godzin, zawsze pracowałam więcej, bo wiesz, ja tam robiłam po prostu fajne rzeczy. Wracałam po Jeremiego, odbierałam go, wiesz, taka logistyka dnia codziennego, jechać, zakupy zrobić, zepsuł się samochód, dentysta, coś tam i tak dalej. I była godzina 22, jak ja wszystkie te rzeczy, które takie zadania moje domowe zrobiłam, no to siadałam i wysyłałam oferty sponsorskie, montowałam filmy, obrabiałam zdjęcia, uczyłam się social mediów, przygotowałam ofertę sponsorską, to też sporo pracy było. Na samym końcu, jak to wszystko skończyłam, jak byłam taka totalnie padnięta, to wychodziłam biegać, więc to nie były takie treningi, jakie powinny być. One były cały czas na takim deficycie, na wyczerpaniu, na zmęczeniu, ale ja wiedziałam o tym, że ja muszę to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze, ja nie będę mogła zasnąć, bo ja byłam taka nakręcona. A po drugie, po prostu ja muszę tego ruchu trochę mieć. Ciężko jest, wiesz, robić wszystko, nie? Być pracownikiem etatowym, być mamą, jeszcze przy tym wszystkim się w ogóle nie męczyć i być cały czas uśmiechniętą i piękną. Ha! A jeszcze ciężej jest robić rzeczy w takiej kolejności, w jakiej powiedziałaś, że najpierw robisz rzeczy te, które trzeba, a na końcu te rzeczy, które można. Bo ja na przykład patrząc na siebie, ja bym wolał na przykład pójść sobie na rower pobiegać, a oferty sponsorskie to tam wiesz kiedyś, nie? Prokrastynacja level master. Kurczę, ja mam odwrotnie. Ja wolę zrobić pobanie. To, co muszę zrobić, bo ja jestem taka zadaniowa obowiązkowa, ale... A czy ja robię rzeczy, które muszę robić, tylko pewnych rzeczy, które mogę, a nie muszę, a ich nie lubię, to nie robię. Nic nie zrozumiałam. Dobra.
Okej. Twój folder. Finalne przygotowanie przed wyprawą. Czy miałeś jakiś taki plan konkretny? Przed Everestem? Czy w przed ogóle? Każdą wcześniejszą. Przed każdą. Znaczy pewnie... myślę, że Everest był takim, jest dobrym przykładem, jak się do tego przygotowywałam. Był ostatni, miałeś największe doświadczenie, tak przy okazji, bo nie każdy wie. Tak, bo jakby gdzieś tam już byłam wcześniej, powspinałam się na parę innych górek i przygotowywałam się, wiesz, kurczę, nie wiem, tak jak mówiłam, wiesz, pod względem na przykład kondycyjnym, to biegałam tak, jak ci mówiłam. Trochę coś tam robiłam, ale to nie były treningi takie, jakie powinny być. Każdy po prostu trener powiedziałby mi, puknij się w głowę i w ogóle co ty robisz. Pod względem logistycznym się przygotowywałam, pod względem sprzętowym, pod względem finansowym, no bo przecież ja musiałam tych sponsorów kolokwialnie skołować. I tak to wyglądało, wiesz, to przygotowania takie techniczne i kondycyjne wyglądały tak, że poza tym, że ja sobie tam biegałam i trenowałam w takich warunkach zawsze ekstremalnych, w sensie dla mnie ekstremalnych, bo to była noc, albo ja byłam głodna, albo byłam turbo zmęczona, to jeszcze spałam w namiocie hipoksyjnym. I się uparłam, żeby w taki namiot się wyposażyć. Wydaje mi się, że to mi pomogło. No bo ten namiot stwarzał takie warunki, w których ja mogłam... no nie jeden do jednego, ale mieć takie przybliżone warunki do tych górskich. To znaczy on mi rozrzedzał powietrze. Nie miałam tam takiego ciśnienia, jakie jest w górach, wiadomo, bo musiałabym być w komorze barycznej, tak, ale miałam to rozrzedzone powietrze. Ja się budziłam rano, rzeczywiście patrzyłam sobie na tą saturację, nie? Sprawdzałam sobie, mówię, kurczę, dobra, jest faktycznie niższa. Ta saturacja. To tak w sumie wszystko naraz, ale wydaje mi się, że jakby rozczłonkować to na czynniki pierwsze, to chyba jak się ogólnie jest przemęczonym, to spanie jeszcze w warunkach, w których nie do końca się najlepiej regenerujemy, to w ogóle jest taki zamach mały. To jest mały zamach, ale dokładnie takie warunki były na Everestie. I to uważam, że to była najlepsza metoda przygotowania się do tej góry. Tam było wszystko po prostu źle. Tam źle się chodziło, źle się oddychało, źle się jadło. Wszystko się robiło źle. Ta góra jest okropna dla organizmu. Ona po prostu cię, wiesz, mieli jak maszynka do mięsa, nie? Chodzi o wysokość czy trudności? O wysokość. Trudności tam jakoś nie ma takich wielkich trudności. Ta droga Tenzinga i Hilarego to jest dosyć prosta droga. Tam jest taki odcinek tylko na ścianie Lhotse, gdzie rzeczywiście ta ściana jest bardzo stroma. Ona ma kąt nachylenia 45, momentami 50 stopni, w zależności od tego, jak ten śnieg, który po ścianie Lhotse spływa, spada, no to takie to nachylenie jest. I to jest trudny odcinek, bo tam nie ma możliwości zatrzymania się. To znaczy wszyscy idą w takim łańcuchu, w którym tempo nadaje ten, który jest za tobą i ten, który jest przed tobą. Nie ma możliwości wyciągnięcia tam, wiesz, termosu, albo nie ma możliwości butelki wyciągnięcia, bo ta butelka jak ci spadnie, to ona jest pociskiem, ona zabija kogoś, kto jest pod tobą, w związku z czym wyciągasz tylko gdzieś tam jakiś kawałek cukierka i myślisz sobie o tym, że wytwarza ci się po prostu w ustach ślina i myślisz sobie o cytrynie. Właśnie. Przy okazji mały tip, taki bardziej przyziemny, jak już ktoś sobie robi trekking w Tatrach, gdziekolwiek w górach, to żeby też chować picie do środka, a nie w tych pięknych kieszonkach takich z boku, nie? Bo jakby też można kogoś uszkodzić 50 metrów za nami. To właściwie teraz powiedz to, od czego powinniśmy chyba zacząć rozmowę. Co ty w ogóle zrobiłaś? O czym jest Siła Marzeń? Czym był do tej pory projekt Siła Marzeń? Siła Marzeń... To nie wyszło z naszej rozmowy to, że ty po tych górkach chodziłaś. A no tak, no właśnie. No to ja się już przyznaję do tego, że zrobiłam koronę ziemi, drodzy państwo. I ja nie daję państwa, sobie... 18-latka, korona ziemi. Tak jest. I za to sobie nie daję medalu. Naprawdę, mówię zupełnie po... taka jesteś. No, nie, trochę... nie daję sobie za to medalu, bo to jest w stanie zrobić każdy, kto ma środki finansowe. I tak jak tutaj państwo nas słuchacie, to 80% z nas najprawdopodobniej przygotowując się wcześniej, zdobyłoby koronę ziemi. Co to jest korona ziemi? To są wszystkie najwyższe szczyty na każdym kontynencie. Ja sobie daję medal za to, co robiłam równolegle, bo to było bardzo trudne dla mnie. I dzisiaj sobie pomyślę o tym, wiesz, gdzie dzisiaj dużo gorzej zarządzam swoim czasem, że ja pracowałam właśnie... Może to jest potrzebne trochę odetchnąć taki, mieć ten czas na taki, tak, wiesz, absolutnie lenienie tak. Absolutnie tak. Jest potrzebny odpoczynek, jest potrzebny oddech i jest potrzebny balans i równowaga w życiu. I to tego też trzeba pilnować, bo wiesz, my tak gonimy, robimy różne projekty, wiesz, tu trzeba przebiec, tu trzeba pokazać się na Facebooku, tu trzeba coś zrobić, a my po prostu zapominamy o tym, co jest najważniejsze po prostu w życiu. Trzeba.
Słucham? Nic nie trzeba. Nic nie trzeba, nic nie trzeba. Ale wiesz, można, nie zgodzę nie? się z tym, że każdy, kto ma pieniądze, znaczy 3/4, 4/5 ludzi, którzy mają pieniądze, będą mogli to zrobić, bo, i nie mówię o chęci, ale mówię o czymś takim, że pojawia się pierwszy problem. Powiedzmy, idziemy na 5000, 5600. I oni zrezygnują, bo nie wiedzą, wchodzimy. Że... Nie, że jest ciężko, ale nie wchodzimy. No i się pytamy, dlaczego nie weszliśmy, bo tam, nie wiem, głowa nam eksplodowała, tak? Mhm. A dlaczego nam głowa? Idziemy na badanie krwi, okazuje się, że tam jest ogólnie słaby dramat i w ogóle, znaczy, że jest słabo dramat i w ogóle ferytyna 3, a żelazo 52,5. I trzeba to poprawić. A żeby to poprawić, to trzeba... na przykład zmienić sposób odżywiania się. I tutaj już tego nie załatwią pieniądze. Bo nie. Ja chcę słodkie, nie? Bo ja chcę to, chcę tamto, a mi się nie smakują buraki i w ogóle wypadnie. Więc... Ale wiesz, ja tutaj jestem też słabą partią do rozmowy, dlatego że ja też jestem strasznym łatwuchem i na pewno robię bardzo dużo błędów takich żywieniowych. Staram się raczej zdrowo odżywiać, ale na pewno robię błędy. No, też uwielbiam cukier. No i co mam zrobić? No mi każdy mówił, że każdy zdrowy chłopak pobiegnie poniżej 40 minut na dychę, nie? No ja tak się bujam 4. rok chyba, nie zrezygnowałem, bo... Znaczy, pewnie jakbym zrzucił parę kilo, tak, no to by to poszło, ale bo tam brakuje mi paru, brakowało mi paru sekund, teraz już nie biegam, więc w sumie brakuje mi pewnie paru minut, ale mniejsze jakby, no i nie poszło, nie? I tam wiesz, 40-15 czy coś takiego i więc jestem ostrożny z tym, że większość osób może, bo wystarczą pieniądze, aczkolwiek słyszałem na przykład o Kilimandżaro, który jest takim, no po pierwsze niższym szczytem, a po drugie, że tam wchodzą z prywatnymi prysznicami ludzie i w ogóle... Tam w ogóle jest bardzo, bardzo duży komfort w ogóle jest na tej górze, bo to była pierwsza góra, na której ja się spotkałam z miską ciepłej wody. To jest góra, no, która, wiesz, no jest dochodową górą dla Tanzanii i o tym trzeba pamiętać, że tam ten system, w którym towarzyszy ci 20 osób na 3-osobową grupę, bo tyle mniej więcej przypada na 3-osobową grupę tragarzy, czyli no, tragarzy, tak, porterów, pomocnik kucharza, kucharz, przewodnik, pomocnik przewodnika i tam wszyscy święci. I to ma jeden cel, po prostu dać tym ludziom zarobić. A ta góra jest, kurczę, trudna tak naprawdę. Ona jest trudna między innymi dlatego, że ją się pokonuje w bardzo szybkim tempie, dlatego, że agencje lokalne starają się, lokalne i też tutaj agencje z Polski, zrobić to jak najszybciej, bo każdy dzień na terenie parku kosztuje i to nie są małe pieniądze. No, w związku z czym skracają ten czas aklimatyzacji, to jest bardzo, bardzo szkodliwe. No i tak, tak to wygląda a propos Kilimandżaro, ale nie wiem, czemu o tym zaczęliśmy rozmawiać. Też nie wiem. To skoczmy trochę na koniec, bo ty robiłaś Kilimandżaro, mówiłaś jako pierwsze, tak? Tak, oficjalnie jako pierwsze, ale wiesz, ja zanim zaczęłam robić Koronę Ziemi, to tak naprawdę już weszłam na Mont Blanc, który jest zaliczony do Korony Ziemi. Ale faktycznie w 2011 roku jakby tak mi się urodziło, że tą Koronę Ziemi chcę zrobić, więc zdublowałam sobie ten Mont Blanc, jeszcze raz sobie na niego weszłam i w dużo lepszej formie to zrobiłam, to mogę się od razu przyznać bez bicia. Bo ja w ogóle to kiedyś papierosy paliłam. Paliłaś papierosy? To się wytnie. W technikum. Nie, tego nie będziemy wycinać, przecież to była prawda. Więc generalnie rzecz biorąc, wiesz, to mi uświadomiło, w jakim ja stanie jestem takim kondycyjnym i po prostu trzeba się wziąć za siebie. Trudno się nie pali papierosów, słuchaj, w tym, jak się jest w technikum. Jedyna dziewczyna w klasie, wszyscy palą. Dobra, ja w liceum byłem, to się nie no, wypowiadam. Nie, no co, to w ogóle nie można było od tego uciec, no. Rutyny. Mówiłaś, że wstajesz o 6.30, czy już nie. Przez te lata właśnie, bo teraz mówiłaś o pewnym, że się obijasz, no dobra. Czy przez te lata to było tak, że wpadłaś w taki ciąg właśnie rutyn i po prostu jak robot ABC 1, 2, 3, tu o 16.05. Rutyna to mi się tak pejoratywnie kojarzy, to słowo. To jest bardzo pozytywna rzecz. To jest ale mi się coś... rutyna kojarzy z możliwością popełnienia błędu, nie wiem dlaczego. I aha, w tym sensie. Tak, no w dobra. Tym sensie. Więc raczej to była po prostu, to był rytm, nawyki. W który ja wpadłam. Nawyki, tak, nawet w który wpadłam. A poza tym, wiesz, no... Ja miałam konkretny cel. Ja wiedziałam o tym, że jak ja się rozleję, rozwlekę. Dobra, czyli bardziej patrzyłaś tak ja sfokusowana miałam, tak, byłaś niż... Ja byłam konkretnie tutaj nastawiona na to, co mam zrobić i było mi łatwiej po prostu to wszystko ogarniać. Jaki był koszt tego sfokusowania?
Koszt, ale mówisz o finansowym koszcie, nie. Czy w ogóle? Bardzo dużo było kosztów. To znaczy, no bo wiesz, to kiedyś... Nie odbiło ci się to na zdrowiu jakoś tak chyba odbiło specjalnie, mi się, tak? No, odbiło mi się, bo ja mam, słuchaj, no niestety ta anemia i ta, to takie chroniczne przemęczenie, to do mnie wracało. Ja właściwie byłam w takim anemicznym stanie cały czas, permanentnie. To wynikało głównie z przepracowania, właśnie z braku takiej uwagi na swój organizm, na to, co powinnam jeść, co powinnam zmienić. Spędu, w jakim żyłam, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jaka była cena, zresztą Krzysiu Wielicki też bardzo fajnie w jednym z wywiadów powiedział, że każdy sukces wymaga kosztów i absolutnie tak jest. Właśnie o to pytam. Mhm. Tak, koszty były po pierwsze zdrowotne, po drugie, no wiesz, no ja się tutaj musiałam pogodzić z tym, że moi znajomi się na mnie obrażają i mówią, że Raul, nie idziesz na piwo, no to na razie, przestaliśmy się do ciebie odzywać. To jest kolejny koszt. Najbardziej popularny. No, ja wiem, myślę, że tak. Oczywiście, jak jesteś skoncentrowany, to ty jakby wiadomo, że chcesz dojść do czegoś, do czego zmierzasz. Tutaj jeszcze taką cenę, którą ja musiałam zapłacić, to, że na przykład się nie widziałam z moim synem czasami, jak były święta. I wiesz, to było trudne, nie? Najtrudniejszym momentem była nasza rozłąka, jak 2 miesiące byłam na Everestie i wiesz, i tą tęsknotę trzeba było gdzieś wcisnąć, nie? W sensie do kieszeni w ogóle nie zapomnieć, dlatego że ona mi absolutnie nie pomagała w zdobywaniu góry. Co cię wzrusza? Co mnie wzrusza? A ja też takie pytania zadaję ludziom. Co mnie wzrusza? Zwierzęta w ogóle, ja się tak, wiesz, jakieś takie małe, słodkie kotki albo coś takiego. Ale to jest, na tym ale teraz nie, to spędza chyba, czas właśnie ale Łuka, to nie wiem, czy... ogląda kotki w internecie. Ale nie, bo ja nie tracę na takie rzeczy czasu, nie mam tego czasu, mimo wszystko, że już trochę jest luźniej w moim życiu, to nie mam czasu, ale co mnie wzrusza? Jakieś takie... wiesz co, ale w ogóle tak życiowo, co mnie wzrusza, czy co mnie wzrusza tak... No właśnie kiedyś na przykład ostatnio wzruszyłaś. Wiesz co, może... To inaczej trochę. Zaraz wyjdzie, ciekawi że jestem się... taką zimną babą, nie, ale... ciekawie się przedstawiłaś na przykład, bo kiedyś zwróciłem uwagę właśnie, znajomy stwierdził, że zawsze jak się pyta, kim jesteś, kogoś, no to, że nawet nie, że jestem tam, nie wiem, aktorem, tylko pracuję w teatrze albo pracuję tu, że zwykle przedstawiamy się zawodowo, nie? Tak naprawdę w ostatnich latach dopiero słyszę od niektórych osób, którzy sobie uświadomili, w jaki sposób się przedstawiają, że zaczynają od tego, że tam mąż jednej, a ojciec dwóch czy trzech, czy coś takiego, nie? Czy że jesteś mamą, na przykład zaczęłaś. No tak, ale ty zapytałeś o to, co mnie wzrusza, więc ja sobie pomyślałam, jakie sytuacje mnie wzruszają. Mnie wzrusza coś, jeśli ktoś potrafi się poświęcić czemuś, wiesz? I na przykład, no wiesz, nie jest dla mnie filozofią, jak właśnie, no będę się tutaj odwoływać do tych środków finansowych, bo ja wiem, jak dużo jakby mi to czasu zajęło, żeby pozyskać te środki. Ja jestem tylko inżynierem kolejnictwa. Ale na przykład wzrusza mnie to, jeśli ktoś robi coś wielkiego, a tak naprawdę albo nie jest do tego stworzony, albo nie, że go to, wiesz, dużo wysiłku kosztuje, to mnie wzrusza. Jeśli ludzie wkładają pracę, żeby coś osiągnąć, jeśli ludzie są honorowi, to mnie bardzo wzrusza, jak człowiek jest honorowy. Jeśli ludzie potrafią zrezygnować z czegoś, co w większości z nas sprawiałoby problem, nie? I oni coś potrafią, nie wiem, dać, oddać z siebie, w ogóle dać tak fizycznie. Co mnie jeszcze wzrusza? No wzruszają mnie, wiesz, tak mnie prywatnie, jak już na przykład się wspinam, to mnie wzrusza moment wchodzenia na tą górę, no to ja się wtedy wzruszam, moment ale... wchodzenia to ciebie męczy chyba. Nie, wzrusza mnie, tak. Wzrusza mnie, absolutnie mnie wzrusza i... Wzrusza cię droga? Wzrusza mnie nie sama droga, wzrusza mnie moment, że coś na co czekałam tak długo i taki moment miałam na Everestie, no po prostu to się dzieje i ja zrobiłam wszystko, żeby to zrobić i wiesz, i po prostu, o Boże, jak to jest piękne, a ja tu wreszcie jestem, bo to tak trochę wyglądało ta moja wspinaczka na Everest, łącznie z tym, że mój szerpa powiedział, przestań płakać, zużywasz więcej tlenu. No. Matematycznie. Ale wiesz co, to ciekawe, co mówisz, bo też może nie, że się wzruszam, ale bardzo często praktykuję taką wdzięczność, że tak jak mówisz, że fajnie, że tu wdzięczność jestem. Wdzięczność jest super. A wiesz, potrafiłem biec po mieście i patrzę, że ktoś tam sobie na wózku na przykład jedzie, nie? A ty biegniesz i w ogóle do pożygu, nie? I że już ci się nie chce i sobie tak później myślisz, kurczę, ale mogę.
No, nie? A ktoś tak, nie właśnie, mucha. No. Więc to jest też takie... A wdzięczność... Do powiedzenia. Tak, wdzięczność jest w ogóle bardzo, bardzo fajna i trzeba mieć w sobie dużo wdzięczności, uważam. Wiesz, ja mam w ogóle takie... No, dużo mam w życiu takich przykładów na to, że ta wdzięczność jest szalenie ważna i że trzeba się po prostu cieszyć z wszystkiego, bo jakbym tutaj tu poza kamerami sobie poopowiadamy jeszcze parę rzeczy. Ale ja miałam w życiu parę takich sytuacji. Obiecuję, że nie wyłączę nagrywania. Nie, no, żartujemy. No i że po prostu wiem o tym, że... że mogę być wdzięczna, że nie wiem, że ten świat jest dla mnie taki hojny, taki dobry. Mhm. Wiesz, ja mam też trudne takie zdarzenia ze swojego życia. I myślę sobie, że każde zdarzenie, ono jest trudne w momencie, w którym się dzieje, ale tak naprawdę z perspektywy czasu, ono znowu jest uczące, to po pierwsze, a po drugie jestem wdzięczna za to zdarzenie, które miało miejsce, bo nie byłabym dzisiaj tym człowiekiem, którym jestem. No tak jest, nie? Takie banalne zdanie często sobie w głowie powtarzam, że wszystko jest trudne, nim stanie się proste. O, fajne, to, no. To jedna kwestia, nie? A to ja ci jeszcze jedną rzecz powiem, bo to też jest bardzo fajne hasło. Trudne decyzje, łatwe życie. Łatwe decyzje, trudne życie. No nie? Fajne. Tak jak tym trenującym się mówi, że im bardziej boli na treningu, tym... No to akurat jest... Wiesz, bo my mamy taką tendencję do podejmowania łatwych decyzji. Chodzimy na skróty. I to jest fajne, jak ludzie potrafią... mają jakąś możliwość, ale nie korzystają z niej. Mhm. I po prostu wybierają tą trudniejszą, tą bardziej pokrętną drogę. Tak, tylko później się spotykamy a propos tych pieniędzy, wiesz, z takim podejściem, że o, ta była na Monteverestie, każdy by wszedł, ona ma pieniądze, nie? No ale ile osób ma pieniądze i siedzi i wiesz... I nic nie robi, prawda? No. I chleje i wiesz, się no bawi, no jakby też kto im zabroni, tak? Albo no w tym moim świadku triatlonowym, że wyprzedziłem tylu tam na tych rowerach za 30, 40, 50 tysięcy, że cieniasy, nie? Że po co w ogóle takie rowery kupili? No bo to jest rower tak naprawdę do uprawiania tej dyscypliny sportu, do indywidualnej jazdy na czas, a jak go stać i jakby go jara dodatkowo, no to wiesz, no, ale to nie jest, nie? No tak, no właśnie niech to robi, to jest super, nie? No a propos wdzięczności, to jedna tak wdzięczność dla kogoś, ale mówię, czasami tak warto sobie po prostu przypomnieć, co się ma, nie? No ale dobra, już tam, żeby nie było za głęboko i w ogóle. Oceniłaś gdzieś, kiedyś, że budżet twój na wyprawy wszelakie, znaczy na koronę stricte, na ten projekt, wyniósł około 500 000. Złotych. Złotych. Jakim cudem to wyszło tak mało, pomijając, że tam byłaś w niektórych miejscach przed momentem wprowadzenia permitów, wyszedł tak mało, skoro Monteverest kosztował 80 tysięcy dolarów, co jest 2/3, 3/4 całej kwoty? No tak, bo Everest i masyw Winsona to były dwie najdroższe góry. No jeszcze tam, okej, Denali. No wiesz, ja nawet pamiętam te kwoty, jak to wyglądało rzeczywiście, bo tak. Masyw, 80, czyli Antarktyda. Daleko na południu. 85 tysięcy dolarów kosztował Everest. I to była jedna z droższych wypraw, mimo wszystko, że Everest można było w tamtym czasie zrobić za, nie wiem, 30 tysięcy dolarów. Masyw Winsona to była kwota mniej więcej 40 chyba, 1 albo 2 tysięcy dolarów. No to już się kończą się tak naprawdę. No jak to? 85, no dolar teraz jest, ja wiem, wysoko. Ale wtedy dolar miał inną wartość. 25 tysięcy już teraz w złotówkach. 25 tysięcy kosztowało Denali złotych, czy tam chyba nie więcej. 25, 28, coś takiego. Bardzo droga była piramida Carstensza. Dla mnie to był też w ogóle taki pierwszy. Australia. Australia, Oceania, tak, Papua Zachodnia. To było szliście. Tam, gdzie przez dżunglę się... I kopalnie różne. Tak, tak. Tam zrobiłam taki mały numerek. I to co? To bardzo ciekawie zabrzmiało. No dobrze. No w każdym razie to jest 12 tysięcy dolarów, a wszystkie te inne wyprawy, no to były takie, wiesz, no to można było zrobić odkładając, gdzieś tam będąc konsekwentnym właśnie w tym odkładaniu, super low budżetowo, low costowo. No jak ja jechałam na Kilimandżaro, to Kilimandżaro kosztowało 8 tysięcy złotych, nie? Teraz niewiele więcej raczej. Myślę, że 12, coś takiego. No to jest 1/3 tego budżetu, dobra, okay, wiesz, ale, nie? No wiesz, no można powiedzieć 50% drożej, nie? Tylko, że jak liczysz, nie wiem, 100, a 130 tysięcy, to jest tylko 30%. A ty jesteś drożej, z wykształcenia, nie? Ekonomistą? Nie, ja jestem z wykształcenia nawigatorem, statki ogólnie. Aha, no i dlaczego nie pływasz?
Bo ja studiowałem na nawigacji lądowej. Okej. Okay. Ale pracowałem w zawodzie 10 lat. O, proszę. Ale o mnie to tam kiedyś indziej. To ja ciebie zaproszę do swojego programu i wtedy ciebie tutaj przemaglujemy. Co cię wzrusza? Wszystko mnie wzrusza. Ale wiesz co, bo zdziwiłem się wtedy, jak usłyszałem tę kwotę, bo myślałem, że wyprawy do Ameryki Północnej i Południowej będą po prostu droższe, szczególnie jeśli chodzi o Alaskę, tak? Bo to jest Alaska. Alaska, mhm. Pomijając trudność tej góry, że tam po prostu no, będzie drogo i tyle. A jakoś w tych cyferkach mi się już nie mieściły poszczególne kolejne wyprawy już. Nie licząc, Australii. Wiesz, no może ja się tam gdzieś pomyliłam, no ale to było około 500 000 złotych, może trochę, bo na troszkę powyżej tej kwoty. Jak dolar był po 2 złote. Tak. Dolar był rzeczywiście dużo tańszy wtedy, ale no. Ale tak było, wiesz, jakby, kupa środków, no umówmy się, tak nie? Tak czy inaczej jakby Everest zjadł większość środków, tak, powyżej 50% całości. Tak. Dobra. Co tam jeszcze masz na tej liście? Wiesz co, często tak myślałem, że padnie to słowo, Kaszubi. Ale nie padło. Cicho. Podglądaczka. Cechy charakteru. Słuchajcie, w każdej rozmowie to padło, słuchałem jednej rozmowy z tobą plus książki, ale często to podkreślałaś, że jesteś Kaszubką i to wtedy może tak, co najbardziej się przydaje poza wiedzą, albo co bardziej się przydaje w górach, w ciężkiej sytuacji? Forma czy zawziętość? Zawziętość. No nie, no możesz, wiesz, zresztą jak biegasz triatlony, to wiesz doskonale, że w pewnym momencie jakby kończy ci się glikogen w mięśniach, to się tak, w mięśniach, to się tak nazywa, prawda? Jakoś tak. Jakoś tak. Mhm. Czyli po prostu spadają ci wszystkie magazyny, się kończą, cukru. No ogólnie gorzej się czujesz, a trzeba dalej. Tak, a trzeba dalej. I wtedy się włącza głowa po prostu. I ta forma, ja myślę, że tak naprawdę tu musi być duet, nie? Ciało musi grać z głową, ale z samym ciałem nie przebiegniesz maratonu, nie? Bo tam ta głowa jest bardzo istotna. W związku z czym wydaje mi się, że łatwiej jest robić rzeczy wielkie, mając twardą głowę, bo my po prostu przesuwamy, wiesz, ten horyzont swoich możliwości i okazuje się, że możemy jeszcze więcej, że możemy jeszcze dalej. Wiesz, nasze ciało jest mądre, ono po prostu będzie nas zatrzymywało, jak coś tam nas będzie bolało i będzie włączało czerwoną lampkę, słuchaj, możesz sobie coś zrobić. To jest tylko taka granica bezpieczeństwa, bo ono jeszcze nie wie, że ty możesz więcej, nie? Znaczy jest jakiś próg, ale generalnie rzecz biorąc, dlaczego jakby przekraczamy te swoje horyzonty, dlaczego wychodzimy poza nie i idziemy jeszcze dalej, no dlatego, że my po prostu robimy to głową, nie? No właśnie stąd wydaje mi się, że ta forma fizyczna, no oczywiście, że ona jest ważna, no szczególnie w tak wysokich górach, czy na tak trudnych i długich podejściach, natomiast ludzie z sercem jednak mogą więcej zdecydowanie. Tutaj przypomina mi się taki kolega nagrywał któryś odcinek, czy któryś z sezonów Patrol Tatry, był taki program. No, to nawet nie wiedziałam. I to się wytnie, że ty. Ale no i jakby jedną z osób, on nawet nie, chyba nie biegał z kamerą, tylko tam miał asystenta, który nosił sprzęt. No, ale ten to dopiero ma kondycję, tak, nie? Ale nagrywali jakby z gościem, z jednym z leśniczych, no taki starszy facet z takim brzuszkiem piwnym, jakby no szczupły, ale no ten brzuch był spory, jak ale na Ale wiesz, taką nie powiedzieliśmy jeszcze bardzo ważnej rzeczy o genetyce. Że jedna rzecz to jest twoje ciało, trening, druga rzecz to jest twoja głowa, a trzecia rzecz to jest, słuchaj, genetyka. I to jest po prostu też klucz, nie? No. Ostatnio słyszałem, że dlaczego się panu w życiu udało. No, 70% szczęścia, 20% ciężkiej pracy ważne. I 10% talentu. Myślisz, że to tak? Znaczy, no w jego to akurat show biznes, tak? Aha. Ale w jego przypadku, no sukces taki top polski, ciężko pracujący gość, a mówi, że 20% to ten hard working, nie? A 70% szczęścia. Myślę, że w górach jest trochę inaczej. Ja myślę w ogóle, że w życiu jest trochę inaczej. Ja mam wszystko hard working. W życiu to myślę, że nie jest inaczej. Akurat. Myślę, że w życiu się udaje tylko górach... rzeczy się... Ale są tacy, którzy się rodzą, wiesz, w czepku, a są tacy, którzy no, po prostu nie mają tego szczęścia aż tyle. I naprawdę tak jest, nie? Ja rzeczywiście to szczęście, słuchaj, mam. Ale tutaj wracając do tego, jakby do tej naszej rozmowy, do tego, o czym my rozmawiamy, co jest istotne, no to po pierwsze głowa, po drugie rzeczywiście to ciało, a właściwie po pierwsze ta genetyka, bo to jest najistotniejsze, potem głowa, potem ciało,
I szczęście jest oczywiście, jak wszystko jest określone szczęściem, to już jest super. I w ogóle tak w górach i w życiu prywatnym, nie? To też jest istotne. Fajnie, że wmawiasz sobie, że masz szczęście, bo to... Ja mam szczęście, słuchaj. Później ten przeciąga, ale czekaj. Nie, bo to jest czekaj. Wszystko kwestia tego, jak my myślimy. Jak będziesz myślał, że będziesz miał szczęście, no właśnie, to szczęście do ciebie przyjdzie. Ale słuchaj, często właśnie słyszałem w książce czy gdzieś, jak było o tej ciężkiej pracy, czy o tym, że tam wywalają oknem, wchodzisz drzwiami, czy jakoś odwrotnie, to mówiłaś o cesze swojego charakteru, że właśnie jesteś taka, już nie pamiętam właśnie tego słowa, ale jakby cecha wychodziła z tego, że jesteś kaszubką. Aha. I teraz uparta. Jak usłyszałem to po raz któryś, a może to było faktycznie uparte, to stwierdziłem, że wpiszę kaszubi i poszukam w ogóle, co to znaczy, nie? I słuchaj, cechy charakteru kaszubów, w ogóle charakter kaszubów jest skomplikowany. Sami kaszubi uważają, i to już w ogóle dużo mówi, że oni uważają, jacy są, jakby inni w ogóle nie mają prawa do oceny. Że o ich charakterze zadecydowała niewola pruska i morze. Ups, przesunęło mi się. Bla, bla, bla. No i to wymusiło charaktery twarde. Są małomówni i pracowici. Pierwsze się nie zgadza, totalnie jestem zaloną gadułą. Pracowici są bardzo, ale to też wynika właśnie z tego, w jakim środowisku oni żyli, jaką ziemię mieli do uprawiania. No wiesz, jak byli zniewoleni też w tym okresie. No z wielu czynników. Słuchaj no. Dalej. Jeśli kaszubka mówi... To mówi to, co myśli, nie bawiąc się w dyplomację. Jakim cudem ty jakichś sponsorów ten w ogóle uzyskałeś? Słuchaj, ja... Jak to się działo? No ja się nie bawiłam w dyplomację. Przychodzę do jednej z firm i mówię tak. Dzień dobry, ja mam taki pomysł. Znaczy, zanim tam weszłam, to oczywiście jakby zrobiłam milion kroków, żeby się przygotować do tej rozmowy. I trafiłam tam dlatego, że wysłałam 6000 ofert sponsorskich, na przykład przed wyprawą na Everest. No w każdym razie wchodzę do takiej firmy. 6000 to jest liczba od tak wymyślona, czy tyle tego nie, było? Nie, to jest tak mniej więcej, ja wysyłałam mniej więcej 15-20. Bo to jest ważne, wiesz, wiele osób mówi, bo tam było milion stopni. A to jest ważne, żeby powiedzieć, nie, ja naprawdę wysyłałam tego tyle. Było po prostu tyle. Bardzo nie? dużo tego było, dlatego ja mówię o całym okresie, jakby przygotowywania się do tej, ja wysyłałam mniej więcej 20 ofert dziennie, ale to było czasami 20, mrówcza czasami 50. Praca. Mrówcza praca, bardzo mrówcza praca. Zresztą ja wysyłałam te oferty, wiesz, nie tylko do prezesa, nie tylko do dyrektora zarządzającego, nie tylko do sekretarki, ale do kogoś tam, do kogo numer miałam. Bardzo często się odbijałam po prostu, bo albo te adresy mailowe były złe, więc mówię o takim ilości wysłanych maili, a ile z nich było skuteczne, to jest zupełnie inna kwestia. Nie, no, wiadomo, to jest szczególnie, że atakujesz, bo nie, tak to ale rozumiem, to jest zasada lejka, wiesz. Tak, wiem. Do zimnych kontaktów jednak. No nie było tak, że miałeś z kimś relację, tylko czasami miałam tak, że próbowałam zadzwonić do kogoś, dostałam jakiś namiar, tak. Ale to były rzeczy, czyli to masz ogólne adresy z internetu, ze strony. Tak. Jakaś spersonalizowana oferta na twój pomysł i potrzeby tak. I tak wysyłałaś. Tak wysyłałam, a potem jak mi się udało dostać do jakiejś firmy, no to starałam się doprowadzić do spotkania i to było tak naprawdę najistotniejsze, dlatego wtedy że ja... wychodzę ja. Tak, wtedy wychodzę ja. Cała na biało, dokładnie. No i to był klucz, nie? No, to znaczy ja wchodziłam z takim tupetem, słuchaj, w sensie, ale mówię z takim pozytywnym tupetem. Z pewnością siebie, bo pomysłem, ja wiedziałam, co ja chcę. Z energią. Dokładnie. Mhm. I jakby, wiesz, kiedy ty możesz osiągnąć swój cel? Kiedy jesteś go przekonany do tego? Kiedy jesteś tego pewny? W związku z czym, jeśli ja dostawałam propozycję od sponsora, że no wie panie, my tu mamy tutaj 7000 zł, ja mówię, ale panowie, ja nie potrzebuję 7000 zł, ja potrzebuję 7000 dolarów, nie? No i wiedziałam o tym, że ja nie mogę wyjść z taką kwotą, jaką oni chcą mi a to już dać, jest hardcore, nie? Ktoś tylko chce ci dać z taką, pieniądze, a ty więcej. Ale wiesz, to więcej wynikało z jednej ważnej rzeczy. Z tego, że ja... No tak, że ja wiedziałam o tym, że jeśli ja tych pieniędzy nie zorganizuję, to będę mniej poświęcała czasu, a i tak go bardzo mało czasu, tego czasu poświęcałam na treningi, tylko będę się zastanawiała, skąd ja mam znowu pozyskać te środki. Poza tym ja nie mogłam wyjechać za 50% tej kwoty, która mi była potrzebna, bo miałam ograniczone możliwości wzięcia pożyczki, miałam ograniczone możliwości wzięcia, zorganizowania środków przez crowdfunding, bo stamtąd też jakby starałam się pozyskać
pozyskać środki. I to były skończone pule, więc ja wiedziałam o tym, zresztą tutaj naprawdę, słuchajcie, bez sponsorów to by się nic nie odbyło. Ja jestem tak wdzięczna, że ci ludzie po prostu zaufali takiej wariatce jak ja i wiesz, wchodzi dziewczyna z jakimś szalonym pomysłem i oni patrzą najpierw na nią jak na nienormalną, a potem mówią, kurde ty, no ona to zrobi, nie? To jest bardzo ważne, jak my się sprzedajemy. Ja się po prostu sprzedawałam, ja miałam świadomość tego, że ja muszę się dobrze sprzedać. Ja muszę dostarczyć, dowieść tej firmie to, czego ona potrzebuje, a te potrzeby były bardzo różne, wiesz, no, moimi sponsorami były firmy produkujące odzież, moimi sponsorami były firmy, które, wiesz, wynajmowały żurawie, moimi sponsorami była firma, która produkowała chłodnice, no, to było czasami bardzo niepowiązane, wiesz, nie? Tak, ale jakby, no ja też, na przykład do mnie przychodzą klienci, zajmuję się rzeczami audio-wideo i do mnie przychodzą klienci, którzy słuchali na przykład tego podcastu sportowego, no bo pan prezes uprawia triatlon, nie? Jakby jego już nie interesuje to, że, znaczy nie interesuje, no wiadomo, że trzeba dowieść jakość i tak dalej, ale jakby no punktem styku jest to, że wspólne zainteresowania i teraz jeśli mówisz prezes żurawi czy tam czegoś, nie? No to też to jest bardziej mecenat, zresztą no ja w ogóle uważam, że... Znaczy, kto cię wspiera? Bo to trzeba sobie zadać pytanie, kto cię wspiera. Po pierwsze, wspiera cię ktoś, kto ma taką potrzebę i ty mu się wpisujesz w jego działania marketingowe. I to jest pierwszy rodzaj sponsorów. Drugi rodzaj sponsorów to są sponsorzy, którzy, ludzie generalnie, którzy nie mają czasu, bo są tak zajęci biznesem, że nie mają czasu spełniać swoich marzeń, więc oni to trochę tak się lepiej poczują, jak oni pomogą komuś spełnić marzenie, no bo sami nie mieli na to czasu, inaczej sobie zagospodarowali, wiesz, to życie wymyślili, są pochłonięci pracą, rodziną i tak dalej. I jest im lepiej, jak coś takiego zrobią. Wspierają cię też firmy, które po prostu chcą wygenerować koszt, bo mają budżet i bardzo często działy marketingowe wiedzą, że jak nie wydadzą pieniędzy, to w przyszłym roku będzie mniej, nie? Takich firm jest zdecydowanie mniej, ale albo wspiera cię ktoś po prostu, bo ma ochotę cię wesprzeć i taka jest prawda. Ja w ogóle kwestie marketingowe tak naprawdę bym chyba na samym końcu podał, bo zwykle, może się mylę, ale moim zdaniem takie rzeczy są że jakby jest wiele innych miejsc, gdzie można takie pieniądze przeznaczyć, które dadzą lepszy efekt, nie? Jakbyś sobie tak policzył, ile pieniędzy się wydaje, nie wiem, na smycze, na pendrive'y, na koszulki, które lądują w koszu, gdzie można jakby wydać pieniądze na marketing sportowy i wszyscy wiemy, że marketing sportowy zawsze się dobrze kojarzy. My w Polsce jeszcze nie jesteśmy go nauczeni, a teraz w ogóle pandemia jeszcze spowodowała, że rzadko po takie narzędzie sięga, ale prawda jest taka, że firmy, które budują swój PR, budują swój brand, one chcą się dobrze kojarzyć, ale nie chcą się kojarzyć tylko i wyłącznie, wiesz, z firmą, która produkuje tam, nie wiem, no coś tam produkuje, prawda? One chcą się kojarzyć z firmą, która dba o pracownika, bo dzisiaj nie jest tylko ważne to, że ty coś sprzedajesz, tylko ważne jest to, jak ty się pokazujesz na zewnątrz, prawda? Natomiast bardzo fajną rzecz powiedziałaś, że a propos, że na przykład mają do wydania budżet marketingowy, nie? I to tak może niefajnie zabrzmiało, tak przynajmniej nie, mi się wydawało, natomiast jakby ja to tak biorę do mojej głowy ten pomysł w taki sposób, że ty tak naprawdę działasz jako pracownik tej firmy, który wymyśla pomysł. Tak, nie? Tak. Bo ten szef marketingu, szefowa marketingu tam siedzi i teraz no ma budżet i trzeba zorganizować coś fajnego. A tu ci ktoś przychodzi właściwie ze wszystkim rozpisanym i tylko trzeba mu dać pieniądze, nie? To znaczy tak, ale trzeba też słuchać tego, co ta firma potrzebuje, czego ta firma potrzebuje, nie? I jakby adaptować. No trzeba być elastycznym. Natomiast dużo fajnych deali słyszałem właśnie na podstawie tego, że ktoś po prostu przyszedł z pomysłem i kurczę, no my nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, a mamy pieniądze, nie? Więc jakby a propos właśnie tego, że jak przyjdzie się do kogoś i chce iść w góry i potrzebuje 50 tysięcy, to średnio, nie? Ale jak zrobiłem to, tu byłem, nawet jeśli gdzieś tam na siłę się wchodziło, plus taki jest cały zarys mojego pomysłu, że widać, że ta osoba jest przygotowana, no to jakby tutaj można wygrać. A jeszcze jak wchodzi osoba taka uśmiechnięta i w ogóle... Kaszubi wyróżniają się zdolnościami organizacyjnymi, odpowiedzialnością osobistą i zbiorową.
Tu się wszystko zgadza. Są rzetelni w pracy zawodowej, solidarni w grupie, na co wpływ ma mocno zakorzeniona religijność. To też się wytnie. Z niej wypływa przykładne życie rodzinne, umiłowanie domu. Słucham. I przywiązanie do ziemi jako cząstki ojczyzny, której trzeba bronić przed zagrożeniami. To prawda jest, słuchaj, z tym przywiązaniem do ziemi. Mój tata, to akurat ja może, wiesz, ja jestem miksem Kaszuba i Bydgoszczanki, ale mój tata to jest po prostu taki Kaszub z krwi i kości. Jak się uprze, to się uprze. Oni mają bardzo dużo w ogóle kaszubisz serdeczności w sobie, takiej otwartości, ale też potrzebują zbudować takiego zaufania. Oni się do wszystkich nie otwierają. Ale jak już jakby wejdziesz w to środowisko, to jest zdecydowanie łatwiej. Ale jakby to przywiązanie do ziemi rzeczywiście tam jest na Kaszubach bardzo silne. Mój tata za naprawdę ziemię, na której się wychował, na której spędził dzieciństwo, która no, go wyżywiła, tak? Bo mój tata żył w takich czasach, w których, zresztą w 10-osobowej rodzinie, gdzie po prostu ta ziemia ich karmiła. Jezu, mój tata podobnie by, słuchajcie, mój tata autentycznie by oddał za tą ziemię życia, nie? Jestem przekonana o tym. No tak, jesteśmy uparci, jako ta mieszanka, to też absolutnie no, czuję się kaszubką, no jestem rzeczywiście tą kaszubką. A często bywasz w domu? Często bywam na Kaszubach w ogóle i uwielbiam Kaszuby i im jestem dojrzalsza. Kobiety dojrzewają. Tak, kobiety jak, tak jest. Nie no, im jestem mądrzejsza, tak powiem. Mam nadzieję, że z wiekiem robię się coraz mądrzejsza. Tym częściej bywam na Kaszubach i tym bardziej w ogóle mi się te tereny podobają. Poza tym, wiesz, te wspomnienia po prostu wracają z dzieciństwa. Ja na tych Kaszubach trochę czasu spędziłam. To wracając i powoli kończąc, do gór i powoli kończąc. Właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj już wszyscy będą tacy zmęczeni i znudzeni. Przyzwyczajeni są. No wiesz, ktoś pedałuje tam trzecią godzinę na kołowrotku i musi coś robić z czasem. Który szczyt był najładniejszy? Najładniejszy Everest. Przez trudności, przez drogę. Przez czas oczekiwania. To znaczy ja tak długo na niego czekałam, jak na coś bardzo czekasz i jak to cię tak bardzo dużo wysiłku kosztuje, to jest po prostu piękne, jak udaje ci się wreszcie to zdobyć, osiągnąć, stanąć na takim wierzchołku. I już abstrahuję od tego wysiłku, który był w trakcie całej mojej podróży pod tytułem Siła marzeń, korona ziemi, ale ja miałam też piękną pogodę. Ja naprawdę szłam w asyście himalajskich wierzchołków. Ja czułam, jak każdy z nich trzyma za mnie kciuki. Ja czułam, jak po prostu cały wszechświat... Nie, ale cały wszechświat, naprawdę cały wszechświat szedł wtedy ze mną. Wszystko było tak, jak sobie wyśniłam, tak, jak sobie wymarzyłam. To było po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja nie mogłam powstrzymać łez, dlatego że to było po prostu śliczne, to było piękne. Ja pamiętam to, ten wschód słońca, to jakie ja miałam poczucie, to, że mi tutaj, no jeszcze w ogóle, słuchajcie, miałam słuchawki w uszach i grała mi muzyka i ja sobie zamawiałam w głowie tą muzykę i ta muzyka za chwilę leciała i to było takie nieprawdopodobne, że wszystko działo się tak, jak ja chciałam, żeby się działo. No, to był naprawdę fajny moment w moim życiu. No dobrze, a tak krajobrazowo, znaczy no też pewnie ciężko konkurować z tym rejonem ziemi, ale coś innego niż Everest, podaj tak Everest i Everest. Nie no, bo ten Everest jest po prostu, no jest ładny, no jest, wszyscy mówią, że to jest taka brzydka góra, a ja uważam, że to jest bardzo ładna góra. Ja uważam, że to jest taka śliczna góra, poza tym Everest, czyli Chomolungma, czyli bogini matka ziemi, czyli, no wiesz, no słuchaj, to ja nawet sobie tak myślę o tym Everestie, że ona tam stoi tak, ona, czyli ta Chomolungma, stoi tam tak długo, ona tyle rzeczy tam widziała i ona jest naprawdę ładna. Wszyscy ją tak demonizują i robią z niej taką brzydką, komercyjną górę i nikt nie docenia tego, że ona i tak musi takie trudy, że tak powiem, i ciężki, jakby znosić te trudy, bo wszyscy ją tak zadeptują, nie szanują jej. I każdy zapomniał o tym pięknie, jakie ma ta góra. Everest jest naprawdę, ja osobiście uważam, że Everest jest piękną górą. Teraz wszyscy ludzie, którzy chodzą tak zawodowo po Himalajach i nazywają się Himalajstami, bo ja Himalajstką nie jestem,
No to pewnie mówią, o Boże, co ona gada za głupoty, ale taka jest prawda, że ja uważam, że jest takie ukryte piękno w tej górze. Jakaś inna piękna góra? Wiesz, od wielu czynników zależy to, czy ty na coś patrzysz, że coś jest piękne, czy nie. I to zależy, w jakim jesteś w ogóle momencie swojego życia, nie? Mhm. Siur, piękna ta nasza ziemia. Piękna. To czemu chcesz się od niej oddalić? No piękna i chcę się od niej odnaleźć, ale teraz powinnam się przyznać do czego, że nie złożyłam swojej aplikacji w ogóle, którą trzeba było założyć do 18 maja i jestem gamoń. Więc sobie pomyślałam, że może zrobię taką osobną aplikację. Albo co będzie to jakiś, znaczy, może wytłumaczyć? Wiesz co, no bo był nabór robiony na, na astronautę i Europejska Agencja Kosmiczna robiła taki nabór i każdy mógł się zgłosić i ja byłam w ferworze pracy i po prostu, no, to jest absurd jakiś, ale ja tej aplikacji, słuchaj, nie złożyłam, w związku z czym sobie myślę, że może tak miało się stać, dlatego że to mnie motywuje i mobilizuje, żeby zrobić taką osobną aplikację i nawet jeśli ja się nie zakwalifikuję i włożą tą moją aplikację, gdzieś tam odłożą, między bajki, między książki, to i tak zostanę zapamiętana. No taka Rowling tutaj, z poślizgiem, co ona sobie myśli, ale o, zdobyła tam Everest, zrobi jakąś koronę ziemi, tutaj robi takie numery, inżynier. Po studiach? No tak, poza tym w ogóle chyba warto mieć takie poczucie, że się coś zrobiło, a nie myśleć, co by było, gdyby, nie? Ale w sensie? Że no złożyłaś tę aplikację, a nie, że nie złożyłaś, bo tak, i tak mnie nie przyjmą, albo nie złożyłam. Nie, ja nie, nie złożyłam jej po prostu, bo byłam zapracowana, no, rozumiem, ale to też ale świadczy o nawet tym. Że nie złożę, bo już jest po terminie, nie? Albo... Nie, ja to, ja wiem o tym, że, znaczy tak, ja też wychodzę z założenia, że przychodzi moment, w którym ty masz coś zrobić. Jeśli czegoś nie zrobiłeś, to znaczy, że nie miałeś tego zrobić i będzie drugi moment, tworzą się kolejne drzwi i naprawdę, jeśli coś się, wiesz, intensywnie w naszej głowie rodzi, to świat naprawdę, kurde, świat ci to wszystko przyniesie. Ale jeśli ja tej aplikacji nie złożyłam, to znaczy, że ja tak intensywnie w danym momencie nie myślałam o tym. To znaczy, że może okay, tak nie rozumiesz. Było ważne może akurat. Tak, że to momencie. Nie było takie ważne, a ja chcę, żeby coś dla mnie było turbo ważne. I jestem przekonana, że takie możliwości będą w przyszłości. Ja tylko mam jeden taki problem, że ja już no, jestem wiekowa pani po prostu. Ale to oczywiście śmieję się. Na astronautkę taki najlepszy wiek to jest 40-50 lat. No ja się zbliżam trochę do tej pierwszej cyfry, tak po cichu. W każdym razie ja myślę, że wiesz, ten nasz wiek zostaje przesuwany, ta nasza sprawność, zarówno fizyczna, ta kondycja fizyczna jest przesuwana, bo my żyjemy w takich czasach, że naprawdę, kurde, wszystko można zrobić, mamy 50 wszystko. 50 to nowa 30 podobno. Tak, 50 to nowa 30. Co, gdzie ciebie można znaleźć? Czy w ogóle twoje jakieś inicjatywy, książki, powiedz wszystko, znaczy no siła marzeń ogólnie, jak się wpisze siła. W sklepach z książkami, z audiobookami. To się coś znajdzie. To znaczy tak, możecie znaleźć mnie przede wszystkim na Facebooku. Ja czasami tam się chowam przed tym Facebookiem i w ogóle przez social mediami. No dlatego, że po prostu mam tylko dwie ręce, a social media bardzo dużo czasu zajmują. Trzeba jeszcze w międzyczasie wychowywać dziecko i no i po prostu być przykładną żoną. Ja jeszcze żoną nie jestem, w każdym razie, no tak trzeba. W każdym razie można mnie znaleźć na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie i można mnie znaleźć na przykład w Dzielnicowym Ośrodku Kultury, bo jeśli pandemia się skończy, to właśnie tutaj będzie Festiwal Siły Marzeń i tu będziemy mogli się spotkać. Możecie mnie znaleźć w listopadzie na przykład na trasie z Tatr na północ, czyli do jakiegoś wybranego miejsca na Pomorzu, dlatego że odbywa się rajd południe-północ i to jest rajd rowerowy. Tak jest. Ja pierwszy raz ten rajd zrobiłam w 2018 roku, kiedy sobie pomyślałam, kurczę, co by tu zrobić? No i tak sobie przejechałam całą tą Polskę, zrobiłam taką rowerową lekcję historii. To nie jest trudna trasa, to jest bardzo prosta trasa. Trudnością jest to, że no, pogoda jest fatalna w tym czasie. I tak jak w 2018 roku mieliśmy piękną jesień, ja pamiętam tą jesień, to już kolejnego roku było fatalnie, było bardzo zimno, było dużo deszczu. Ale wiesz, to jest fajne w tym projekcie. Fajne w tym projekcie jest to, że każdy z nas może wziąć w nim udział, każdy może się dołączyć, można ze mną przepedałować 10, 15, 20 kilometrów albo nawet i 100 kilometrów, a idea jest taka, że przejeżdżam tyle kilometrów, ile mamy niepodległości, lat niepodległości. Mhm. Czyli w tym roku mamy 103. Czyli póki co jest jeszcze tylko z górki, bo tam za Mazowszem już nie jest z górki, jest płaską. No wiesz co, tu jak się na Kaszuby podjeżdża, to są takie, a wiesz. Tatry?
Na północ. Z Tatar na północ. Z południa na północ, dlatego że... No to do Pomorza nie dojeżdżasz. No dojeżdżam. No dojeżdżam, bo jadę 9 albo 8 dni, w zależności od tego, jak jest trasa ułożona. Codziennie pedałuję. To wygląda tak, że wchodzę na rysy. No. To się dzieje z reguły. W dół. Słucham? Na nartach w dół. Nie do końca, bo ja nie za bardzo na nartach. Potem zbiegam na dół albo schodzę na dół i wsiadam na rower. Jadę 103 km, zatrzymuję się. Przeprowadzam taką rowerową lekcję historii. Mówię o tym dlatego, że ja po prostu przejeżdżam przez... Ale codziennie 103 czy 103 tak. Koniec? Nie, 103. Znaczy wiesz, to czasami wychodzi tam 105 albo 110, no bo trzeba dojechać po prostu. Ale idea jest taka, żeby przejechać tyle kilometrów, ile mamy lat niepodległości. W związku z czym tak jak przejeżdżam przez tereny byłych zaborów, bo staram się przez te tereny przejeżdżać, tak, to zawsze w mieście, do którego dojeżdżam, widzę się z historykiem. I ten historyk opowiada mi, jak wyglądało odzyskanie niepodległości, jak wyglądała Polska 100 lat temu. I to jest bardzo ciekawy projekt, dlatego że, słuchajcie, dołącza do mnie dużo fajnych osób. Ja w ten sposób bardzo fajnie, zaprzyjaźniłam się, poznałam fajnych, ciekawych ludzi. W zeszłym, nie dwa lata temu, bo w zeszłym roku ze względu na pandemię również musiałam to odwołać, poznałam tak Romka, który przyjechał specjalnie z Berlina, żeby ze mną jechać. Więc wyobraź sobie, to jest strasznie fajne. A poza tym ja mam taki, wiesz, bardzo egoistyczny stosunek do tego projektu, dlatego że ja nie jestem dobra z historii. I miałam po prostu bardzo często zmienionych nauczycieli w technikum. No ja mam taki głód, wiesz, głód wiedzy i... Fajnie, jak ktoś ci przedstawi fragment tej historii w taki lokalny sposób, ale w taki ogólnopolski, nie? Da ci takie fajne spojrzenie na to. A że trasa biegnie za każdym razem przez inne miasta, no to dowiaduje się cały czas czegoś nowego. Mhm. Abstrahując od takiej lekcji historii, którą można przeżyć, to chyba fajne jest to, żeby, najfajniejsze właściwie, żeby na sportowo tą niepodległość świętować, bo ja zawsze wychodziłam z założenia i wychodzę do dzisiaj z takiego założenie, że sport łączy, nigdy dzieli i o to chodzi. To ciekawe założenie. No ale tak jak jest. Spojrzymy na piłkę nożną, ale... Ale no co, wszyscy się spotykają na jednym tym, na jednym stadionie. Dobrze. A potem wszyscy piją piwo. Facebook, rowery, festiwal, który odbywa się właśnie tutaj w tym budynku. W tym budynku, ale tak naprawdę festiwal przeniesiony jest do internetu i w tym roku też odbędzie się w internecie. Będzie z 12 niesamowitymi gośćmi naszymi. I ten festiwal, słuchajcie, rusza już we wrześniu i odbędzie się w każdy piątek, sobotę i niedzielę września. Także zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie, pandemicznie, czy będziemy troszkę zamknięci, ale będzie można odpalić. Jak można się zapisać, żeby się dowiedzieć o tym festiwalu? Bo wiesz, tak jak mówisz, social media zajmują dużo czasu, ludzie może je omijają, a może chcą się na przykład zapisać to najlepiej... jakąś listę mailingową. Nie, to nie trzeba się żadną listę, wystarczy tylko śledzić Facebooka festiwal. Facebooka, matko, chyba bym... 6000 ofert, słuchajcie, nie, to jest bardzo proste, wystarczy śledzić facebookowego fanpage'a, to jest Siła Marzeń, Festiwal Siły Marzeń na Facebooku oraz zasubskrybować kanał Siła Marzeń Miłki Raulin, tam się będą pojawiać we wrześniu odcinki, materiały dokładnie. Dobrze, bardzo ci dziękuję. Ja ci też bardzo. Rozmowę. Tak jak mówiłaś, że robisz ten rajd po to, żeby przy okazji poznawać ludzi ciekawych, to ja właśnie dlatego robię podcast. To jest moja główna motywacja, żeby móc, dlatego mi zależało na face-to-face spotkanie, żeby móc poznawać ciekawych ludzi. Tak no właśnie, ja się dziwiłam. Ja ci też bardzo dziękuję. To w szoku byłam, że ty po prostu przyjechałeś tutaj. Ja myślałam, że to będzie jakoś online. Przyjeżdżam. Dlatego pozdrawiamy jeszcze raz z Warszawy DOK Ursynów, czyli dzielnicowy Ośrodek Kultury na Ursynowie. Miłka Raulin. Bardzo blisko kultury dzisiaj byłem, proszę Państwa. Marcin Hinz. Tak jest. Dzięki wielkie. Dziękuję.